Proszę Państwa, bardzo gorąco i serdecznie Państwa witam na pierwszej wycieczce wakacyjnej, na którą Państwa zaprosił Urząd Miasta w Iławie. Ja nazywam się Dariusz Paczkowski i postaram się w miarę ciekawy sposób Państwu zająć tę godzinę czasu na to, po to, żeby opowiedzieć Państwu o początkach Grodu nad Jeziorakiem, czyli nad o Iławie. W sposób szczególny chciałem powitać zającego Iławie bardzo wiele, albo prawie wszystkie, przewodniczącego Rady Miasta w Iławie, pana Michała Młotka, również radnego miasta Iławy, pana Tomka Sławińskiego, no a przede wszystkim w sposób najbardziej szczególny turystów, którzy przyjechali do nas, do Iławy i zechcieli spotkać się dzisiaj z przewodnikiem, oczywiście w sposób równie serdeczny, mieszkańców Iławy, którzy spotykają się z nami tutaj na tej wycieczce. Państwa, wycieczki są organizowane szósty sezon. W 2013 roku po raz pierwszy, pewno w sposób bardzo jeszcze nieudolny, miałem przyjemność poprowadzić taką wycieczkę. Wtedy byłem raczkującym przewodnikiem, który pewno popełniał mnóstwo gaf, informacji źle przekazywanych. Ktoś kiedyś powiedział, że dobry przewodnik to taki przewodnik, który przynajmniej oprowadza systematycznie przez 7 lat. Także jeszcze rok mi brakuje i podobno będę dobry. Proszę Państwa, te wszystkie wycieczki, które prowadzam i po Iławie, i po powiecie iławskim, wycieczki rowerowe, mają jeden cel. Przybliżyć Państwu historię, teraźniejszość tego, wedle mojej oceny, najpiękniejszego miasta Warmii, Mazur i nie tylko. Jeśli mogę zapytać taką rzecz. Kto z Państwa jest takim stuprocentowym turystą, który tutaj przyjechał sobie do Iławy i zechciał na tę wycieczkę przyjść? Jest jedna pani. Jedna, a to nie jest ta pani. Aha, czyli dzisiaj ma, jest pani, tak? Okej, okay, dobra. A reszta widzę raczej takie znajome twarze, co jest w sposób szczególny dla mnie trudne, bo opowiedzieć po raz kolejny ciekawie o mieście jest zadaniem karkołomnym, Państwa zainteresować tym bardziej, że mam tak znakomitego reprezentanta jak regionalista, kim jest Michał Młotek. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt surowy, a będzie tylko pomagał. Dobra, powiedział, że będzie siedział cichutko, nie będzie nic mówił. Państwa, tak, jesteśmy na dziedzińcu Ławskiego Ratusza. Ratusza, który jest ratuszem drugim miasta Iławy. Pierwszy był zupełnie w innym miejscu. Natomiast ja chcę Państwa dzisiaj zainteresować historią miasta. Jak mówi tytuł wszystkich wycieczek, ta pierwsza wycieczka to początki Grodu nad Jeziorakiem. I rzeczywiście, proszę Państwa, te początki samego miasta to czasy wieku X, nawet może jeszcze wcześniej. W sumie nie było to miasto, tylko osada pruska, osada rybacka Ilow. Tak ją nazywano, tak przeszła do kart historii Ilow, gdzie była, też tego dokładnie nie wiemy. Możemy domniemywać, że pierwsze ślady takiej osady typowo rybackiej, zamieszkałymi z domami, które powstały na stałe, to miejsce, które jest przy ujściu rzeki Ławki z jeziora Jeziora. Jest takie zakole, nie po stronie, gdzie mamy hotel Tiffy, tylko po stronie tutaj miasta. One jest raptem stąd może 200 metrów. Mamy takie zakole mniej więcej w tym miejscu, gdzie mamy ten nowe budynki, apartamentowce. One były bardziej bliżej ulicy. Niewielka osada mogła mieć 60, może 70 osadników, pruskich oczywiście. I tam ona powstała. Jakie były losy dalsze? Będzie mi o tym łatwiej Państwu powiedzieć, gdy zbliżymy się do tego miejsca, w którym to się zadziało. Zawsze jest lepiej opowiadać o tym, co się działo, pokazując. Więc zapraszam Państwa na najwyższe wzgórze Iławy, wzgórze kościelne, oddalone są raptem kilkadziesiąt metrów. Bardzo proszę za mną. Tak? Zatrzymamy się może na chwileczkę, Państwo, bo przechodzimy koło miejsca, w którym chciałem powiedzieć dosłownie dwa słowa. Mianowicie przechodzimy koło miejsca, które najprawdopodobniej z taką graniczącą, stuprocentową pewnością
Tu były sytuowane mury miejskie. Kamień, no nie wiemy, czy to jest kamień współczesny, czy wygrzebany i umieszczony tam. Natomiast te mury, które są i dochodzą one do kościoła, tam jeszcze mamy w murach kościoła też fragmenty kamienia polnego, więc najprawdopodobniej tu przechodziły mury miejskie. Czy one przechodziły później dalej w kierunku północnym, nie wiemy dokładnie. W każdym razie na pewno to stuprocentowa pewność raczej, że tutaj były mury miejskie. Co z nich zostało, to Państwo widzicie. Niewielka część. Proszę Państwa, żebyście się Państwo nie pogubili w trakcie wycieczki, bo istnieje taka możliwość, to mam dla Państwa prezent w postaci takich opasek. Są to gumowe opaski z napisem Iława. Kto już ma, to brać nie musi. Kto nie ma, aby chciał się w taką to wyposażyć, to proszę bardzo, kolorów jest mnóstwo, znaczy trzy. Czerwony, niebieski, pomarańczowy. Najwięcej kolorów pomarańczowych. I ja poproszę może ciebie, tak? Daj wodę koleżance albo koledze jakiemuś. Telefon też. I chciałbym, żebyś przeszła się po wszystkich z Państwa i niech się Państwo częstują, tak? Można się częstować. Koleżanka przechodzi, a Państwo się częstujecie, tak? Aha. Każdy z Państwa sobie po jednej zabiera, ta koleżanka częstuje, a ja postaram się Państwa... druga niespodzianka, to jest pierwsza. Druga niespodzianka to taka, że dzisiaj, proszę Państwa, wchodzimy na wieżę kościelną. Z wózeczkiem też. Ja wózeczka popilnuję. Tak? Wchodzimy na wieżę kościelną. Póki co wieża kościelna nie jest jeszcze udostępniona w pełni, to znaczy wyższe kondygnacje, jednak te kondygnacje nam pozwolą im powiedzieć: pójdziecie Państwo do domu, nowy, no dzisiaj byłam na wieży kościelnej. Samo wejście tam, sama atmosfera tego miejsca jest naprawdę fantastyczna, ale o tym za chwileczkę. Państwa, chciałem Państwu powiedzieć kilka słów dosłownie na temat tych mieszkańców naszego miasta, których naprawdę już nie ma i o których będzie ciężko cokolwiek mówić. Mianowicie o plemionach pruskich. My w zasadzie mówimy, o tutaj są, mieszkamy mieszkańcy Iławy, przed nami byli Niemcy, no bo to fakt niepodważalny od 1248 roku, kiedy rozpoczęła się kolonizacja ziem Pomezanii. Iława była tym pierwszym terenem, o dziękuję Ci bardzo, proszę pościg tego plecaka, bardzo Ci dziękuję. Tym pierwszym, jednym z pierwszych miejsc, które zostało przez niemieckich kolonizatorów zajęte i Prusom, no powiedzmy to, zabrane. Czy zabrane, to też jest nie do końca, bo no właśnie, proszę Państwa, mamy plemiona pruskie, pogańskie, ze swoją kulturą, ze swoim językiem, ze swoimi zwyczajami, plemię rzeczywiście niezwykle ciekawe. I mamy tutaj mniej więcej połowa wieku XIII, przyjeżdżają Niemcy. A nazwijmy to wprost zakon krzyżacki. Kochani, jak Wam się kojarzy sama nazwa krzyżacy? Sylwia, proszę bardzo, Ty milczysz. Tak? Pozytywnie czy raczej negatywnie? Raczej? No negatywnie. Krzyżacy, Niemcy, Szwaby, Szkopy, najeźdźcy i tak dalej, prawda? No ja bym chciał te pewne rzeczy odbrązowić, proszę Państwa. Nie tak do końca. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Oni, proszę Państwa, rzeczywiście pod płaszczykiem szerzenia wiary chrześcijańskiej przynieśli tutaj nową kulturę, nowe zwyczaje, postęp techniczny, postęp cywilizacyjny i jest tak naprawdę nie do końca faktem, nie jest do końca może inaczej, do końca z prawdą, że ci krzyżacy, którzy tutaj do Iławy przyszli, to tych biednych Prusów w pień wycięli, albo tych, którzy nie chcieli przyjąć wiary katolickiej, wymordowali. Państwa, nie. Bo kto by na tych krzyżackich dworach pracował? Kto by pracował przy budowie dróg? Kto by pracował przy budowie zamków? Samych krzyżaków, Państwa, na początku, po zaproszeniu przez Konrada Mazowieckiego, gdy wylądowali
w Toruniu i pierwsze ich w zasadzie mieszkanie to było w koronie drzewa w Toruniu. Wiecie Państwo, ilu było? Dwóch. Dwóch. Później to się zwiększało, ale Państwa, maksymalna ilość zakonników tu na terenie Prus Wschodnich, ich było niecały tysiąc. Niecały tysiąc zakonników. Reszta to byli półbracia, bracia. Natomiast samych zakonników, samych tych podłych krzyżaków było około tysiąc. Zresztą pod Grunwaldem, wiecie Państwo, ile zginęło braci zakonnych? 312. Reszta to były posiłki, to były półbracia, to byli knechtowie. Samych zakonników zginęło tylko 312. Także nie potępiajmy tak w czambuł tego, co robili tej krzyżacy, a później Niemcy, bo przynieśli nam, no proszę Państwa, no kto to zbudował? No nie Prusowie. To zbudowali krzyżacy. Bo też mówisz, że rękami Prus? No wtedy Prusów już, no fakt, rzeczywiście, gdy w 1305 roku prawa miejskie nadaje ławie Sigurd von Schwarzburg, wytycza plac 65 na 60 metrów, plac dzisiaj Iławskiej Starówki, to rzeczywiście prawdopodobnie przy budowie pracowali pod kierunkiem krzyżaków, oczywiście plemiona pruskie, Pomezan. Ale proszę Państwa, oni nie zostali ani wycięci, ani... oni się zasymilowali, no pewno wbrew swojej woli. Ale przyjęli język, zwyczaje, kulturę, choć krzyżacy sami wiedzieli, że było to na zasadzie Panu Bogu świeczka, a diabłu ogarek, czyli oficjalnie czcili swoich, oficjalnie czcili Chrystusa, modlili się, a gdzieś tam w jakimś ukryciu jeszcze czcili swoich bogów. Proszę Państwa, język pruski nam się nie ostał, znamy go, ale jest to język martwy. Znamy kilkadziesiąt czy kilkaset słów, kilka osób nawet w taki mniej czy bardziej znakomity sposób posługuje się tym językiem pruskim. Jest on w każdym razie odnawiany i w jakiś sposób próbuje się go wskrzeszyć. Ale Państwa, 1305 rok, Sigurd von Schwarzburg wyznacza granicę Iławskiej Starówki, wyznacza też granicę posiadłości, które będzie miało miasto. Bo miasto, proszę Państwa, w średniowieczu żyło z roli. Mieszkańcy Iławy głównie zajmowali się uprawą roli. Tacy to byli mieszczanie. Jeszcze w 1460 roku istniał tylko jeden cech rzemieślników. Także to miasto było miastem, gdzie było, proszę Państwa, na ponad 200, 250, czasami 300 mieszkańców. Tylko 60 to byli obywatele miasta. Reszta to byli albo ludzie zajmujący się rolnictwem, są sami mieszkańcy też. Zasadźca wyznaczał im pole, które mieli do uprawy i tym w zasadzie tylko z tego żyli. Handel, rzemiosło było gdzieś tam takim odpryskiem działalności tych mieszkańców. Państwa, co było, jakie były pierwsze budynki? Więc tak, zbudowano przede wszystkim ratusz, zbudowano sukiennicę, o tym będę opowiadał, będziemy bliżej miasta, starego miasta. Państwa, i najważniejszym, o czym się bardzo rzadko mówi, miejscem była łaźnia. Była łaźnia miejska. Nie było oczywiście w domu łazienek, a że Prusowie byli, wbrew temu, co się o nich mówi, wyjątkowymi czyściochami, więc zakon zadbał, że sami krzyżacy też przecież nie mieli swoich łazienek u siebie, ani w dworze, który był tu, koło kościoła, nie mieli łazienek, tylko po prostu chodzono do łaźni. I taka łaźnia w mieście też na pewno przy murach miejskich była. Mury miejskie powstają później, natomiast od roku 1305 budowany jest kościół. O tym kościele powie więcej ten przesympatyczny młody człowiek Przemo. O, to ten człowiek, do którego za chwileczkę pójdziemy. To Przemek również zaprowadzi nas na wieżę kościelną. Zaraz do Ciebie, Przemku, pójdziemy. I proszę Państwa, Przemo, więcej o samym kościele. Ja natomiast powiem, że prawdopodobnie, nie mamy na to dowodów, ale ten ceglany kościół najprawdopodobniej powstał w miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy. Są dwie różne wersje, pod jakim wezwaniem była ta kaplica, albo pod wezwaniem świętego Mikołaja, albo pod wezwaniem świętego Michała. Ja się przychylam do tej pierwszej, pod wezwaniem świętego Mikołaja. Państwa, co jeszcze o tych początkach miasta? Miasto, jak mówiłem, było niewielkie.
malutkie, gdy Iławę w 1392 roku nawiedziła epidemia, państwa tak zdziesiątkowała miasto, że z tego, co mówią kroniki, mieszkało z nim na stałe 19 osób. Tylko 19 osób. Nie wiemy. Prawdopodobnie cholera albo jakaś inna tam dżuma. No, one były, wynikało z czego? Wynikało z tego, że miasto nie miało kanalizacji, że nieczystości wszystkie wylewano na zewnątrz. No i o takie epidemie było naprawdę bardzo łatwo. Gryzonie przenosiły tę epidemię w sposób błyskawiczny. Mogła ona się gdzieś do nas przywiać z wiatrem albo też przeniesiona być przez innych mieszkańców innych miast. Bo jak Państwo wiecie, razem z miastem Iławą powstawały miasta na całej Pomezanii, czyli mamy w podobnym roku założony Susz, troszeczkę wcześniej Prabuty, Zalewo, Ostruda. One powstawały razem z tą kolonizacją, która działa się razem z miastem Iławą. Państwa, w związku z tym, że wejście na wieżę będziemy mogli wykonać tylko w dwie grupy po 20 osób. Wejdziemy sobie teraz do kościoła. Natomiast tutaj mi Michał Młotek podpowiedział jedną bardzo ważną rzecz, o której pewno bym zapomniał. Mianowicie, Państwa, kilka tygodni temu rozpoczęły się wraz z adaptowaniem na potrzeby budowlane terenu części Starego Miasta, tam gdzie była kiedyś kotłownia. Kto pamięta kotłownię Ręka do Góry w Iławie? Tak, kotłownia na Starym Mieście. Spodziewaliśmy się na 100%, że znajdziemy coś pod ziemią. Jakieś pozostałości po budynkach. Te pozostałości są. O więcej szczegółów poproszę, żeby Państwu powiedział Michał. Natomiast teraz już zapraszam do kościoła, bo tam Pan Przemek nam opowie też pewno trochę więcej ciekawych rzeczy o samym kościele. Państwa, dlaczego sobie Państwa tu pozwoliłem przyprowadzić? Ano dlatego, że tutaj mamy zachowany w takim prawie stanie nienaruszonym fragment muru miejskiego. To jest mur miejski, który w sposób taki dziwaczny się trochę zachowuje, bo ten mur miejski, Państwo zobaczcie, wchodzi jak gdyby w mury kościoła. I w tym momencie sam kościół, mury kościoła są też murem miejskim. No i tutaj mamy też, kościół sobie wchodzi co niektórzy historycy twierdzą, że jest to pierwsza plebania iławska. Ja Państwa proponuję zobaczyć tutaj tą wschodnią ścianę. Ona jest niezwykle ciekawa, ponieważ ma tutaj zachowany, pewno też otworzony kształt, otworzony wygląd. Mur szachulcowy. Państwa, tu mam do Państwa taką ciekawostkę. Mój kolega, który kilka tygodni temu był w Niemczech, poprosił swojego przyjaciela w Niemczech, żeby mu opowiedział o czymś, co dla niego było ewidentnie niemieckie, i pokazał mu zdjęcie tutaj iławskiego budynku. Mówi, ty słuchaj, weź mi opowiedz, gdzie można spotkać taki mur pruski w Niemczech. O takie oczy na niego mówi, a ty jaki mur pruski? No to właśnie, przecież to jest mur pruski. A właśnie mur niemiecki. A ten tak na niego patrzy, mówi, no co ty wygadujesz? To jest mur polski. No i konsternacja. Rzeczywiście poszukał, poszperał i rzeczywiście ten mur, proszę Państwa, jest zwany murem polskim, albo inaczej, mi się wydaje, że bardziej taką nazwą szczęśliwą, taką bardziej fachową, będzie mur szachulcowy, czyli cegła uzupełniona właśnie takimi drewnianymi elementami z ociepleniem wewnątrz. No i z tego, Państwa, co chcą niektórzy historycy, między innymi tak w swojej książkach pisał o tym murze i o tym budynku świętej pamięci pan Wiesław Kiesiobęcki, uważa, że to jest pierwsza iławska plebania. Troszeczkę starsi mieszkańcy, jak ja, Iławy, pamiętają, że tu w tych budynku były co? Religia. Religia, tak jest. Salki katechetyczne tutaj były. I w okresie podstawówki, w okresie liceum, tu chodziliśmy na lekcje religii, tak?
czyli tu jest ta pierwsza plebania, tam mamy plebanię z 1905, drugą, no i tam dobudowana na początku lat 93. Ten, proszę Państwa, mur, z tego co też są niektórzy badacze, ma prawie 2,5 metra fundamentu. Dlaczego? Bo tu jest skarpa, tak jest, bo tu jest skarpa. Proszę Państwa, za tym murem w odległości 2 czy 3 metrów mamy obniżenie terenu, które schodziło do jezioraka i najprawdopodobniej to obniżenie było suchą fosą. Czyli jakby cały i kościół, i mur zabezpieczone miasto było w sposób jak gdyby podwójny. Czyli mamy jezioro, jeziorak, jest lekkie podwyższenie, gdzie mamy suchą fosę i jeszcze ten mur. Czyli tak naprawdę, kiedy ktoś się upał, nawet trzy takie zabezpieczenia przed tym, żeby się wróg tutaj nie dostał. No i tutaj mamy, proszę Państwa, furtę, czyli otwór w murze. Pan Tomasz miałby kłopot, żeby tak sobie biegać przez tą furtę. No, proszę Państwa, o czym ona świadczy? No, że w średniowieczu takiego wzrostu byli ludzie. Nawet moja nikczemna postura w tamtych czasach bym kawał chłopa. O Tomku już nie mówię. Patrzono by na niego dziwacznie, że jakiś mutant. Natomiast oczywiście ona, zobaczcie Państwo, no to jest niewiele ponad 1,50 m czy 1,60 m. Nie było większej potrzeby budowania. Przemek opowie Państwu o wnętrzu kościoła, gdzie też ono jest pokazane, jak jest niewielkie, ale żeby nie zanudzać, żebyśmy na nas słońców nie wystawali, zapraszam Państwa tylnym wejściem do świątyni, tak? Znajdujemy się na całym starze kościele w naszym mieście. Został on zniesiony razem z rokowaniem miasta. Natomiast pierwsze zapisania, notatki świadczą o 1324, kiedy to pojawia się pierwsza osoba, plebanarza. Początkowo świątynią była nazywana Nawa Główna, w której się znajdujemy. Nie było prezbiterium, nie było wieży. Tutaj, w tym miejscu, znajdowało się nawet wejście do świątyni. Nie było to może jakieś zbyt wysokie, ponieważ tamci ludzie no nie mieli takich wzrostów jak ten teraz. Po prawej stronie ołtarz Jezusa Zmartwychwstałego posiadał on dwa ruchome, zamykane skrzydła. Jest niewiele takich ołtarzy w Polsce, właśnie, które posiadają takie skrzydła i po pęknięciu ukazują nam się postacie 12 apostołów wraz z ich atrybutami. Tak, neogotycka chrzcielnica pochodząca z XVIII-XIX wieku. Natomiast na początku XVIII wieku, kiedy kościół spłonął wraz ze stworzeniem miasta, po 30 latach został odbudowany przez Państwa firmę Sztajn, pochodzącej z polskiego Szynbarka. Ci Państwo właśnie fundowali odbudowę całego kościoła, nawet prezbiterium oraz wieży i zafundowali barakowy ołtarz główny, w którym widnieje figura Maryi z Fatimy. Figura została wkomponowana w ołtarz przed 20 lat, natomiast wcześniej znajdował się w tym miejscu obraz Jezusa w okolicy, znajdującego się w okolicu. Oczywiście ze sobą nie może Państwo mogli zobaczyć. Pochodzi on też z XVIII wieku. 1768 wtedy został namalowany przez malarza z Gdańska. I tak się prezentuje w całej okazałości. Za chwilę przejdziemy tutaj do zakrystii i tam też parę rzeczy opowiem o murach. Ok.
Okay. Przemku, pozwól tylko dwa zdania. Państwa, spójrzcie Państwo na zwieńczenie dachu. Zwykły strop, który mamy w zasadzie tylko, takie stropy są tylko w kościołach wiejskich. Większość kościołów średniowiecznych w państwie zakonnym miało wysklepienie, tak jak Państwo za chwileczkę zobaczycie, zachysty, czyli łukowe, ceglane, solidne, konkretne. To natomiast albo nie starczyło pieniążków budowlańcom, albo miasto po prostu niedoinwestowane było i takiego dachu nie mamy. Państwo, tutaj jeszcze jest jedna niesamowita rzecz, mianowicie widać tutaj, ile razy kościół był wewnątrz przebudowywany. Przy okazji rewolucji odkryliśmy mnóstwo różnych wejść, różnych przejść. Tu prawdopodobnie było wejście na albo za miejsce, albo na wieżę, nie wiem dokładnie. Państwa, to jest jeszcze ten budynek, kryje mnóstwo tajemnic. Dla mnie takie może być wygląd Państwa na poligonie, który miał po prostu pod krzyżem. Zresztą też sam wyjść, rzecz niezwykła. Przybitek Drogi Chrystusa, woła gwoździami, a nie ten taki zwykłej jedni. Z tym też się wiąże taka ludowa opowieść, o której będę dzisiaj Państwa tą opowieścią zanudzał. I taka poligonia prawdopodobnie to w całym kościele. Czyli to się nie ciemne, okna doświetlały w sposób niewielki. Zobaczcie Państwo, tutaj mamy, po co tak tyle okien? Jakie różne te okna? To przy okazji rewolucji nam wszystko powychodziło. Tutaj, jak wspominał Przemek, wejście do kościoła, to jakaś kolejna jakaś wędka. Ciekawostką jest Państwa, coś, co później pokażę nawet przy wejściu, że wejście na chór, na którym grał organista, było dla organisty z zewnątrz. Organista w tym nie wchodzi. Nie przeszkadza w czasie nabożeństwa. Bardziej może nie chodzi o przeszkadzanie, tylko to, żeby się chłop nie nudził tam u góry. No to mógł sobie tak niepostrzeżenie wyjść, jakoby zbyt długie kazania, czy zbyt długie elementy przy świętej. Organista sobie wychodzi, a pokażę Państwu, którzy będzie wychodzili, jakie to było miejsce i w tym miejscu wychodzi. A teraz Państwa, tak co powiedział, wejdziemy sobie do zachrystii, ale jeszcze Państwa, to jest wejście do i łaski podziemi, do krypty. Krypty, które Państwo patrzą do wygrania, tak? One dokładnie tu, w tym miejscu i tak, dokładnie przy ołtarzu, tu nawet kiedyś, ja pamiętam jeszcze, to było sporo temu, jak do podziemi prowadziła taka wielka drewniana, wielka drewniana taka, bo zobaczcie. A przed na pewno opowiem Państwu teraz o poligoniach, o tym, co odkryto z tym zauważeniem, co jest bardzo ważne, bo też człowiek może całą żywność kościoła. W wieku sukcesywnie zamówiony kiedyś do badania. Natomiast nie jest to potwierdzone badaniami. Będziemy robić wszystko właśnie, aby to wykluczyć i potwierdzić. Tak, bo jest taka potrzeba, fajnie, że o tym wspomniałeś. Między bajki, choć pamiętam w tamtym roku z okazji 1 kwietnia Gazeta Iławska przekazała taką informację, grubnęła taka informacja, odkryto przejście, tajemnicze przejście z Iławy do Szymbarka. Jakieś tam zdjęcie umieścili Państwa, 70% Iławiaków powiedziało, a nie mówiłem, że są. Oczywiście był to tylko taki żart. Ołtarz trzeba opowiadać, opowiedział. Tak, na ścianach tutaj po tej i po drugiej stronie naprzeciwko epitafiat rumienne właśnie Państwa Finkenstein, którzy spoczywają w kryptach. Po prawej stronie herb rodu Finkenstein, po lewej łączony Finkenstein Rypin, ponieważ żona jego pochodziła właśnie z rodu Rypin. Natomiast pod epitafiami znajdują się cegły z widocznymi odciskami dziecięcych stópek lub po prawej stronie łapek psów, wilków. Dlatego, że cegły były odlewane, formowane w tamtych czasach bezpośrednio na miejscu budowy. Były one zalewane, na noc zostawiano je, żeby wyschły,
czasami właśnie się zdarzało, że ktoś po nich przebiegł, natomiast później były wypalane. I kolor właśnie cegły, im bardziej pomarańczowy, im bardziej czerwony, świadczy o tym, że była albo ona albo dłużej wypalana, albo znajdowała się bliżej źródła ognia. Natomiast po przeciwnej stronie figura świętego Floriana, która jako jedyna ocalała właśnie w XVIII wieku podczas pożaru kościoła. Za szafą, proszę Państwa, wyjście do zakrystii. To było wejście do zakrystii. Tutaj pozwolę sobie pokazać Państwa wejście do na tą galerijkę. Tu, proszę Państwa, mamy taki, mamy małe okienko jak gdyby, bo kościół w tamtych czasach był zamykany. Głównie przede wszystkim, żeby ustrzec go przed kradzieżą. Więc kto chciał się pomodlić, przychodził tutaj w to miejsce, kto był okratowany, tam klękał i tam się mógł modlić. Tutaj Przemo jeszcze opowiadał, jak to prawdopodobnie tutaj te schody, które prowadzą na tą galerijkę, prowadziły jeszcze dalej, gdzie można było wejść nawet na wieżę kościelną. Zobaczcie Państwo to wyjście. Też malutkie, niewysokie, no bo tak to nie było potrzebne, takie wyjście. Panie Michał, proszę bardzo. Jedno zdanie jeszcze odnośnie tych cegieł, które zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zostały tutaj wkomponowane. Natomiast jeśli byli Państwo kiedyś w Szymbarku, to w Szymbarku zobaczyć można jeszcze większe cegły, też z różnymi odciskami. Nie ma tam co prawda odciska stópki dziecięcej jak tutaj, no to jest naprawdę unikat. Natomiast w Szymbarku znajduje się cegła, ona jest w tej chwili, nie jest wystawiona na widok, z odciskiem łapy niedźwiedzia, bo co nie wszyscy wiedzą, ale do XIX wieku, do początku XIX wieku na terenie Prus żyły jeszcze niedźwiedzie. Tak, Państwa, no i tutaj zwracam uwagę na sklepienie. Tak, sklepienie żebrowe. Takie powinno i takie miało być w całym kościele. No niestety zabrakło pieniążków, zabrakło inwestycji, żeby, no wszystkich pieniążków, żeby taką. Oczywiście tych okien nie było, one są, jak wspomniałem, po dobudowaniu balkonów były i tu macie Państwo takie dwa nacięcia pionowe. I tu były schody, to były normalne drewniane schody,
po których sobie organista wchodził, nikomu nie przeszkadzał, mógł sobie do ślepie dowolnej chwili wejść czy wyjść. Po tych drewnianych skokach, one jeszcze tutaj pod koniec, słucham, okna nie było, okien nie było. Natomiast tu, proszę Państwa, macie to wejście, o którym mówił Przemek, czyli tu było wejście do kościoła. Pierwotne, bo ta kruchta, którą macie Państwo tutaj dobudowaną, to też jest rok po roku 1560, kiedy spłonął kościół, kiedy spłonął dwór i budowę, cegły na budowę tej kruchty wykorzystano po rozebraniu tego, resztek tego dworu.